dzień jak co dzień. 5:50, rundkę na rowerku sobie zrobić. I kierunek Trójmiasto na Puchar Polski Strongman. A wracając do piątkowego mojego wyjazdu na mecz. Po pierwsze, to na dworcu centralnym byłem na zaproszenie firmy Betfan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla dużej grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich. A to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social media, to jest ich problem. Bo w międzyczasie kilka portali, panie Mariuszu, może zrobimy sobie materiał, może sobie zrobimy wywiad. Nie, dziękuję. W jaki sposób dotarłem do Berlina, to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa firmy Betfan i moja, jak to wszystko zorganizowali, gdzie byłem, co robiłem, jak ten czas spędziliśmy. Nie zamierzam się nikomu tłumaczyć. Tłumaczyć to ja się mogę co najwyżej przed urzędem skarbowym i mamą. Więc to tylko tyle w temacie. A, jeszcze jedno. Jakiś pato youtuber, Denatura Tani, fioletowy, pod moim adresem używa słowa cel. Jeżeli lubisz wszystko, co z tym słowem związane, to mogę ci użyczyć nogi od krzesła, której tydzień temu kukurydzę mieszałem i będziesz wiedział, co z tym zrobić. A przez przypadek Polska jest bardzo małym krajem i możemy znaleźć się w tym samym miejscu. A będę miał katar, to jak smarknę, to cię znokautuję tym girem. To miłego dzionka, ja mykam na rower i kierunek Trójmiasto dzisiaj. To miłego dnia. No i prawda jest taka, że ja coś takiego napisałem. Tylko, widzisz, ja powiem coś, co będzie jakby w kurwę kontrowersyjne dla większości ludzi, ale to jest moja opinia. Mianowicie Mariusz Pudzianowski w ogóle żadną legendarną postacią dla mnie nie jest. Ja powiem to, co czuję, nie? Bo ogólnie w momencie, kiedy on był w swoim piku popularności, czy wtedy, kiedy budował, bo jakby też ciężko ocenić, kiedy był jego pik popularności, ale kiedy on się wziął z niczego, to był taki niezbyt ciekawy okres jakby w Polsce. Ja wam powiem w ogóle, czemu on jest popularny, bo w tym tych okolicach, no to w okolicach to był 2003, 2004, 2005, 7 rok, prawie 20 lat temu było. Polska była takim krajem, no kurwa, bardzo smutnym, nie? Bardzo smutnym, bardzo biednym i największym problemem, i oni sobie za pośrednictwem właśnie między innymi Mariusza Pudzianowskiego starali sobie radzić, że w Polsce jakby nie było kogo śledzić, tu nie było sukcesów. Więc znaleźli sobie sport, który na tamten moment uprawiało 10 osób na świecie, czyli ciągnięcie jakiejś kurwa, jakiś walizek po linie, nie wiem, wsadzanie jakichś kulek, w dziurę i tak dalej. I z racji tego, że nie liczyliśmy się w tamtym okresie w żadnym kurwa sporcie, dosłownie w żadnym. Polska kadra piłkarska to była kompromitacja. Chwilę później fajnie w siatkówkę dziewczyny zagrały Niemczyka. Kadra męska nie za dobrze. Piłka ręczna jeszcze nie wystartowała, etc., etc. Więc na tamten moment każda osoba, to naprawdę mógłbyś, jakbyś był ponadprzeciętny w jakimkolwiek sporcie, to na potrzeby tego, że brakowało jakiegoś sportowca, za którym można by było pójść, to po prostu hajpowali ten sport w Polsce. I tak samo jak przed Adamem Małyszem, nikt nie oglądał skoków narciarskich w Polsce, ale w momencie, kiedy Adam Małysz się wybił i mówią, o, w końcu ktoś wygrywa, jakiś Polak, wiesz, zaczęli to puszczać, ludzie zaczęli się cieszyć, wiesz, bo to też jest spoko, nie, jak jakiś Polak wygrywa. I to, że nikt nie oglądał wcześniej skoków, czy nikt wcześniej jakichś zawodów strongmanów nie oglądał, to jest jedno. No ale właśnie na potrzeby tego, że coś się w tym sporcie może rusza w tamtym momencie, to wyhajpował go TVN, puszczając jakieś powtórki strongmanów, bo to chyba nigdy nawet na żywo nie leciało, tylko to, jak ja, że to była jakaś sobota czy niedziela, 18 godzina i puszczali jakieś skróty tych zawodów, gdzie on rzeczywiście wygrywał. I teraz tak, jakby to też nie jest jego wina, nie? Bo to też nie jest tak, no jakby no, był nie najgorszy w tym, co robi. Ale od tamtego momentu ja uważam ogólnie, że on jest, tak, no potem przyszedł do KSW i tak dalej, nie? Jakby to też jego popularność pomogła na pewno MMA w Polsce rozbrykać. Tylko też gdzieś od tamtego momentu, no może 2-3 lata później, jak już byłem trochę bardziej rozumny i zacząłem słuchać, co on mówi, to jest najgłupszy
chyba człowiek, chyba, który może być popularny. Jakby ilość zakłamania, hipokryzji i takiego boomerskiego pierdolenia, to naprawdę przekracza wszelkie granice, nie? To jest ziomek, który jest totalnie fajny z tym, żeby usiąść na jakimś wywiadzie. Oczywiście nie możesz zadawać mu pytania o niego, bo on sobie nie życzy, inny zestaw pytań, no to ci nie odpowiem. Jakby wszystko musi być po jego, bo się kurwa wielki Mariusz Budzianowski obrazi. I najśmieszniejsze jest to, że on siada, czy on ma dzieci, czy ma żonę, tego nie wiem. Nie jest to publiczne. I teraz tak, albo nie ma, albo mało osób o tym wie, nie jest to informacja publiczna. I powiesz, no dobrze, ale to jest jego życie prywatne i nie wolno się mieszać. Tylko mu na przykład to nie przeszkadza, żeby usiąść na tym wywiadzie i kurwa przez 20 minut opowiadać, jak ludzie mają swoje dzieci wychowywać. Dla mnie, serio, to jest synonim takiego starego dziada, który siada i mówi tak, po pierwsze jestem starszy, a po drugie kiedyś było lepiej. To kurwa, no naprawdę, i to właśnie trafia do takich 40, 50, 60-latków, którzy też lubią sobie w altance przed domem na wsi usiąść i mówić, o kiedyś to było, teraz te dzieci to by nawet nie przekopały pola, a ja tu 20 lat w kręgosłupie mam, tak kopałem. No być może nikt by nie przekopał, kurwa, czy wiesz, czy nie musiałby ręcznie wydobywać ziemniaków, bo teraz są kombajny, nie, jakby, no wiesz, świat poszedł do przodu i tyle, i za każdym razem zasłaniają się tym, o, że my mieliśmy ciężej, więc my jesteśmy de facto lepsi, no nie jest jakieś super, nie? I teraz tak, jeśli ty, bo to jest jakby opinia i jakby ja nie muszę być twoim fanem, jakby nie każdy musi być, nie? Ale jeśli ty nagrywasz storki sponsorowane, do teraz to w internecie jest, tak? No nie, ja już jestem w Warszawie, samochód na parkingu stawiamy i zaraz torba, przepakowanie szybkie i na dworzec. Koszulka już jest zaraz szybka przebierka, tak jak wam mówiłem, nie żartowałem. Jeśli on tym swoim wyjazdem, wiesz, chce trafić na podatny grunt, że... Bo w sumie kibice kadry, jego kibice to będą ci sami ludzie. No bo kto ma pieniądze, żeby pojechać do Berlina na mecz? No ludzie, którzy pracują i... To jest taka piknikowa grupa w okolicach 40 lat, czasami młodsi, czasami trochę starsi. I wiesz, i on nagrywa, buduje to, że o, pojadę tutaj, będę konduktorem gdzieś tutaj. No dobra, a zaraz przebierkę zrobię. Dobra, to robimy szybką przebierkę. Przebiera, fajnie. My już czekamy na pociąg, lada moment, zaraz pociąg. Będę dziś konduktorem w drodze do Berlina. Bileciki, szaliki i piccolo do kontroli. Pojedzie? Nie wiem, jak ja dojadę do tego Berlina, no bo już mam kilka zaproszeń do przedziału. Jak zacznę od pierwszego, nie wiem na którym, wagonie skończę, żeby nie było. Ale to tylko piccolo je na dzisiaj. Ja już gotowy. Torba szykowana z zestawem kibica. No i za chwilę idziemy na peron. Tam się dopiero zacznie dziać. To będzie Polska Góra. Berlin mamy. Nie ma opóźnienia. Jedź. Dla mnie to tam będzie miejsce leżące, siedzące w barsie. No i dobra, jeśli teraz legendy mówią, że on na następnym przystanku po prostu wysiadł. Czy on pojechał na ten mecz, czy nie? Nie wiem. Ponoć w tym pociągu go nie było, dużo osób było w tym pociągu i każda mówi, że go nie było. Jacyś dziennikarze twierdzą, że na następnym przystanku wysiadł. Pomimo, że on wyraźnie sygnalizuje, tak, jedziemy, fajnie, będę konduktorem, coś tam, będziemy pili piwka, kurwa, piccolo. A teraz robi z ludzi idiotów. I mówi, a to odnośnie tego wyjazdu, to gdzie ja mówiłem, że ja tam ten? Ja mi tam zapłacili, to przyszedłem. Więc no, i teraz, bo on jest tego typu człowiekiem, że jak ktoś podejdzie i mu zada pytanie, ty Mariusz, dlaczego kłamiesz, to powie, poproszę inny zestaw pytań, albo kończymy rozmowę. Więc no, a grozić to wiesz, kurwa, odstraszenia to są duchy, w chuju cię mam. Jak mnie dotkniesz, kurwa, pójdziesz siedzieć znowu. I tyle. Wam się wszystkim wydaje, że jak możecie kogoś uderzyć, to jesteście kurwa najgroźniejsi na świecie. A ja będę mówił prawdę i być może słowo cel nie było adekwatne, ale zwykła kurwa już jak najbardziej. I po prostu tyle. Więc słowo cel nie było adekwatne. Skrót myślowy. Zwykła kurwa jak najbardziej. Dobrze, ty pocztówki wysłałeś, czy kilometry na rowerze zrobiłeś za pieniądze, które ci widzowie wysłali. A widzowie wysłali kurwa, Panduras i Samu mi wysłali. Powiem tak, z uśmiechem na twarzy poleciałem w chuja i niech kurwa Bandura buja chuja, o. Okradłem Bungie. Okradłem. I teraz tak, tylko jedną rzeczą jest to, że ja mam swoją opinię i on chce mnie za nią bić i być może ty też zaraz powiesz, o ty też nie zachowałeś spoko, ale ja powiem, okej, no dobra, no trudno, no
nie jestem idealny. Ja nie będę, kurwa, chodził i mówił, o, kurwa, Gilem z nosa cię zabiję. Nie, jakby nie będę tego robił, ty. I to jest właśnie to, że ludziom niektórym się wydaje, że mają 50 lat, wiedzą lepiej i że są, że super dużo osiągnęli. Tak, tylko, że gdyby nie te osoby, które między innymi pojechały potem na ten dworzec, czy pewnie na kolejne przystanki, może nawet kupiły bilet na ten sam pociąg, żeby ciebie spotkać, zbić pionę, to bez tych ludzi to gdzie byś był? No nie na, nie na pewno na dworcu centralnym, bo żebyś tam był, to musiał ci Betfan zapłacić. Więc jak ktoś chce słuchać tego, kurwa, miałkiego pierdolenia, że o, kiedyś było lepiej, teraz ludzie są źli, teraz są najgorsi, za jego czasów to było tak i tak, takiego boomerskiego pierdolenia, albo jakiś nagrań, że o, jest piąte i właśnie idę na rowerek, jeśli tego potrzebujesz w życiu, to oglądaj, stary. Ja po prostu tego nie kupuję. Subskrybować kanału polskiej reprezentacji, jeżeli byście byli ciekawi, jak tam im idzie, to im nie idzie. Odpadliśmy z Euro 2024 i jest bardzo smutno. Znaczy, mamy tam oczywiście jeszcze ten mecz o honor z Francją, ale to już taki bardzo symboliczny. A szkoda, bo żeby oglądać nasze zmagania z Austriakami, no to naprawdę mnóstwo Polaków pojechało do Berlina, w tym rzekomo Mariusz Pudzianowski. Filmów i zdjęć z tego niesamowitego wydarzenia, jak to Pudzian jedzie kibicować naszym, pojawiło się w internecie całe mnóstwo i niektóre z nich naprawdę zrobiły miliony wyświetleń, tak jak na przykład ten TikTok, który ma ponad 300 tysięcy polubień. Koszulka reprezentacji Polski, szalik z napisem Polska górą, bębniarze obrędowani napisami Polska górą, no i tak oto Pudzian jedzie kibicować naszym, wykrzyknął internet, wszyscy zajarani, super się ucieszyli, a potem okazało się, że nie dojechał do Berlina, tylko wysiadł na dworcu zachodnim i wrócił do domu. Tak donosi m.in. dziennikarz Wirtualnej Polski, a jego wersję wydarzeń ma potwierdzać ochrona oraz konduktorzy. Według relacji ochrony, która znajduje się w pociągu, oraz konduktorów, Mariusz Pudzianowski wysiadł na stacji Warszawa Zachodnia i dalej już z nami nie podróżuje. Właśnie przeszedłem przez cały pociąg, który składa się z wielu dzisiaj wagonów i niestety, ale Mariusza Pudzianowskiego w nim brak, po prostu. Inny dziennikarz, tym razem z redakcji Faktu, również tę wersję wydarzeń potwierdza i ktoś zapyta, halo, ale to o co chodzi? Pudzian się ubrał, przygotował sobie super obrędowane ciuchy, zatrudnił jakichś bębniarzy, poogłaszał wszędzie, że jedzie kibicować, żeby wysiąść stację dalej, narobił rabanu, o co w ogóle chodzi? No okazało się, że to była po prostu akcja promocyjna wspólnie z jednym z bookmacherów. No i komentujący są podzieleni, no z racji, że Polacy przegrali, no to część mówi, dobrze, w sumie, że nie jechał, tylko by się wpił, a druga część mówi, no nie, no ale to nieładnie tak oszukiwać ludzi, to jak już zorganizowaliście taką akcję, no to trzeba było go tam wysłać na ten mecz, ale Pudzian chyba jest bardzo zapracowanym człowiekiem, może następnego dnia rano musiał zrobić trening, albo i tego samego wieczorem, a kontrakt podpisany, no to trzeba było jakoś szumu wokół siebie narobić. I z jednej strony ktoś powie, że się udało, bo wszystkie te storki zrobiły naprawdę mega dużo zasięgu. I subiektywnie uważam, że pomysł zaangażowania Pudziana do tego, zrobienia tych bębniarzy i tego całego anturażu dookoła, no naprawdę genialny. Ale to, żeby pozwolić mu wysiąść na zachodnim i wrócić do domu, to straszny fuck up. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to ujdzie na sucho tylko dlatego, że to Pudzian i ludzie go lubią. I też dlatego, że Polacy dostali wciry, więc jakoś tak można machnąć na to ręką. Ale może dostali wciry właśnie dlatego, że Pudzian nie dotarł. Bo jakby tam szepnął jednego z drugim w szatni w łeb, to trochę inaczej może by grali. A tak to wyszło dziwnie. Dajcie znać koniecznie, co wy o tej akcji sądzicie. No i to w sumie tyle.